Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Witajcie. Jesteśmy na biwaku w Belen. A to, co tam się znajduje, no tym to bardzo interesuje wszystkich tutaj. O właśnie, pokażę, kogo interesuje. I media, i widzów. A jest to rozwalone auto, no nie tak całkowicie, ale całkiem nieźle rozwalone auto Sebastiana Leba. Leb na pierwszym pustynnym odcinku miał dwie przygody. Najpierw się zakopał. Yes, MTV. MTV, this is a video blog for Onet. Yes, which is okay, yeah. Here? Okay, fine. Alright, okay. O, widzicie, jak tutaj ci z Peugeota ludzie strasznie się pilnują, żeby za blisko nie podejść, żeby za bardzo nie zobaczyć zbyt wielu części, no bo przecież, kurczę, pewnie ktoś z mini chciałby sprawdzić, dlaczego te Peugeoty tak świetnie idą, ale okazuje się, że już tak świetnie nie idą. Sebastian Leb, pierwszy pustynny odcinek, no i poważne problemy. Najpierw się zakopał na tej pustyni, a potem w ogóle wyrolował. Jak powiedział, nie zauważył w rzeczce takiego wgłębienia i właśnie zrobił z samochodem to co widzimy. To jeszcze przez chwilę mechanicy ustawiają auto we właściwej pozycji. We właściwej pozycji do długiej, długiej, całonocnej naprawy. I naprawdę ta szyba pęknięta, którą widzicie w pierwszym planie, to będzie najmniejsze zmartwienie Sebastiana Leba. Kilka minut temu sprawdzałem, spadł z pierwszej na ósmą pozycję w generalce, ale być może ten spadek będzie większy. No i tyle. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.